Raport dotyczący rozwoju pandemii koronawirusa właśnie ujrzał światło dzienne. Dziennikarze ujawnili poufne informacje. Dane zawarte w dokumencie są niepokojące. Scenariusz rozwoju kryzysowej sytuacji opracowany przez naukowców i władze nie jest optymistyczny. Raport został opracowany przez rząd i naukowców, dotyczy rozwoju pandemii koronawirusa. Scenariusz przedstawiony w dokumencie jest bardzo niepokojący. Dziennikarze właśnie ujawnili poufne dane. Władze skomentowały medialne doniesienia. Raport dotyczący pandemii koronawirusa ujrzał światło dzienne. Dziennikarze programu BBC News Nikt ujawnili poufny raport przygotowany na zlecenie brytyjskiego rządu przez naukową grupę doradczą DS. Kryzysowych sagę. Treść dokumentu, który właśnie ujrzał światło dzienne, jest wyjątkowo niepokojąca. Dane zawarte w raporcie dotyczą względnie najgorszego scenariusza w kwestii. Dokument ma na celu pomóc publicznej służbie zdrowia oraz lokalnym władzom w przygotowaniu się na nadchodzące miesiące wciąż rozwijającej się pandemii. Dane przewidują rozwój pandemii w okresie od lipca 2020 roku do marca 2021. Raport zakłada, że już w listopadzie na terenie Wielkiej Brytanii mogą powrócić surowe obostrzenia, podobne do tych, które pojawiły się w tym kraju na początku pandemii w marcu 2020 roku. Specjaliści przewidują jednak, że szkoły pozostaną otwarte. W raporcie podjęto również próbę oszacowania liczby nadliczbowych zgonów w Anglii oraz Walii. Naukowcy zakładają, że może być to nawet 81 tysięcy przypadków zgonów bezpośrednio z powodu COVID-19, a także dodatkowo 27 tysięcy. Zgonów ponad średnią z innych powodów. W Szkocji przewiduje się 2600 zgonów bezpośrednio z powodu COVID-19, a w Irlandii Północnej 1900. Raport przedstawia prawdopodobny scenariusz rozwoju pandemii w okresie od lipca 2020 r. Do marca 2021 naukowcy oszacowali także, ilu mieszkańców wysp może potrzebować opieki szpitalnej, w tym również na intensywnej terapii. Około 2,4% zakażonych osób mogłoby zostać hospitalizowanych, możliwy zakres od 0,0 do 8,9%. W 20,5% hospitalizowanych pacjentów trafiłoby na oddziały intensywnej terapii, zakres 1,5 do 35,25%. A 23,3% zakres 1,2 do 43,3%. Wszystkich hospitalizowanych pacjentów zmarłoby, przekazał portal Onet. PL na podstawie raportu ujawnionego przez BBC. 2. Porażające nagranie z polskiego SOR-u. Mężczyzna z bólu nie miał siły iść, nikt nie udzielił mu pomocy. 3. W związku z wyciekiem raportu, głos w sprawie zabrała brytyjska władza.
Rzecznik rządu wyjaśnił powody, dla których zlecono przygotowanie dokumentu oraz zapewnił, że politycy robią wszystko, by jak najlepiej przygotować się na ewentualne zagrożenie. Jako odpowiedzialny rząd planowaliśmy i nadal przygotowujemy się do szerokiego zakresu scenariuszy, w tym do względnie najgorszego scenariusza. Nasze planowanie nie jest prognozą ani przewidywaniem tego, co się wydarzy. Odzwierciedla ono to, że jako odpowiedzialny rząd jesteśmy gotowi na wszystkie ewentualności, przekazał rzecznik brytyjskiego rządu. Źródło: Onet.